Tiger, powołując się na źródła we władzach bezpieczeństwa. Według nich zabici to 6 mężczyzn, 5 Niemców i polski kierowca ciężarówki oraz 3 Niemki, Czeszka, Włoszka i obywatelka Izraela. Spośród 14 osób, które doznały w zamachu bardzo ciężkich obrażeń, kilka nadal jest w stanie zagrożenia życia. Nikt z prowadzących na jarmarku działalność handlową nie został poszkodowany. Tymczasem premier Beata Szydło przyznała rentę specjalną żonie i synowi polskiego kierowcy, który zginął w Berlinie z rąk zamachowca. Rodzina bohaterskiego kierowcy otrzyma ją po świętach, napisała na Twitterze szefowa rządu. O przyznanie renty zwrócił się do premier Szydło minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec w Warszawie. Dwaj porywacze, którzy uprowadzili libijski samolot i zmusili pilotów do lądowania na Malcie, użyli do tego atrap broni, poinformował na Twitterze premier Malty Joseph Muscat. Według premiera takie są wstępne ustalenia maltańskich służb badających porwanie. Wcześniej informowano, że Libijczycy, którzy uprowadzili samolot Airbus A320 wykonujący rano lot krajowy w Libii, byli uzbrojeni w granat i pistolety. Grozili nimi załodze i zażądali lądowania na Malcie. Tam po paru godzinach wypuścili wszystkich pasażerów i część członków załogi. Reszta personelu wyszła z porywaczami. Nikt nie odniósł obrażeń. Telewizja maltańska pokazała zakutych w kajdanki porywaczy doprowadzonych pod eskortą żołnierzy. Times of Malta informował w wydaniu online, że jeden z dwóch porywaczy powiedział załodze, iż jest zwolennikiem byłego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego, zabitego w 2011 roku. Maltańska telewizja pokazała jednego z porywaczy, który stał w drzwiach samolotu z dawną flagą libijską z czasów Kaddafiego. Galerie handlowe i targowiska pękają w szwach. Trwa przedświąteczny szał zakupów. Średnio na rodzinę wydatki na przygotowanie świąt wyniosą 1120 zł. Targowisko na Starym Kleparzu w Krakowie odwiedził nasz reporter. Klienci od rana poszukują nie tylko prezentów, ale przede wszystkim produktów na świąteczne stoły. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Jajka, schab. Jajka, schab, polędwica, kura, która biegała po podwórku i cała reszta wędlin. O przemyślane zakupy na święta apelują banki żywności. Z badań instytucji wynika, że w ciągu roku w każdym domu wyrzucanych jest 100 kg jedzenia. Dlatego zakupy dobrze jest zaplanować wcześniej, radzi Beata Ciepła z Banków Żywności. Starać się kupić to, co jest potrzebne i nie dać się uwieść promocjom 3 w cenie 2, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy 3 opakowań jakiegoś produktu. Rocznie Polacy wyrzucają do kosza 9,5 miliona ton żywności. Połowa z tego marnuje się w gospodarstwach domowych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życie nie tylko sportowe. Wracamy do rozmowy o tematach związanych z dopingiem. Z dopingiem, który jest tak stary jak sport. Dzisiaj na przykładach nie tylko rosyjskiego sportu z naszym gościem Maciejem Petruczenko z Przeglądu Sportowego dyskutujemy, przypominamy te tematy. No i skończyliśmy na Dmitrze Muserskim. Opowiadamy o tym systemie dopingu w Rosji. Ciężko o tym nie rozmawiać, bo rok 2016 to jednak to jest największa afera w tej materii. No i Rosja ma chyba kolejne zmartwienia, dlatego że na liście McLarena, o którym już wspominaliśmy, czyli tym raporcie Komisji Antydopingowej, znajduje się ponad 1000 rosyjskich sportowców zamieszanych w manipulowanie próbkami badań. Zastanawiam się, ilu jeszcze rosyjskich sportowców może stracić medale Igrzysk Olimpijskich. Niedawno Rosjanie stracili nawet organizację Mistrzostw Świata w bobslejach. I czy czekają ich kolejne reperkusje i to jest tylko i wyłącznie kwestia dni, że usłyszymy o kolejnych wypadkach dopingowych? No tak, w ostatnich dniach przyszły wiadomości o kolejnych dopingowych wypadkach Rosjan na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. No, można się spodziewać, że będą ujawnienia kolejnych wpadek po podobnych analizach z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i wiadomo, że były przypadki dopingowe, jeśli chodzi o reprezentantów Rosjan na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, bo o tym między innymi
powiedział Grigorij Rodczenkow, no, były szef laboratorium antydopingowego w Moskwie, który no, sam był jak gdyby mózgiem stosowania dopingu w ostatnich latach w Rosji, między innymi. Gdy uciekł do Stanów Zjednoczonych, no to ujawnił, w jaki sposób, co podawał, i to teraz ułatwia analizy i odkrycie tego wszystkiego, kto na jakich środkach startował. Wiemy, że 15 Rosjan na igrzyskach w Soczi na pewno brało doping, z czego 4 złotych medalistów, więc teraz można się spodziewać, że pójdzie taka koźba, że Rosjanie stracą pierwsze miejsce w tabeli medalowej za igrzyska w Soczi. Zatem to główne zadanie, które dał do spełnienia prezydent Władimir Putin, no jak gdyby no, przestanie być osiągnięte. Kolejnym głośnym przypadkiem jest sprawa norweskiej biegaczki Therese Johaug, która została przełapana na stosowaniu sterydu anabolicznego klostebolu. Substancja ta znajduje się między innymi w kremie, który znakomita norweska biegaczka stosowała. Jak sama twierdzi, zgodnie z zaleceniami lekarza, czy to tłumaczenie możemy przekonywać, bo też widzieliśmy później, co na ten temat sądzą inne zawodniczki, Justyna Kowalczyk, Aino Kajsa Sarinen, które zamieściły na Twitterze zdjęcia kremu z napisem doping przekreślone, że ten krem jest doskonale oznakowany. No tak, to jest temat znany jak gdyby od dawna, jeśli chodzi o przede wszystkim wyłączenia spod jak gdyby obowiązkowego stosowania się do listy zakazanych środków dopingowych, bo wpadka Johaug to jest jak gdyby jedno, natomiast drugie to, co ma pretensje Justyna Kowalczyk, że w zasadzie cała kadra biegaczy i biegaczek norweskich to są istotni zawód astmatycy w sytuacji, kiedy ten kraj ma najczystsze powietrze w świecie. Paradoks. Tak, no to jest na pewno paradoks. Zresztą ja sam patrzę z ubolewaniem na to, co się dzieje od lat w sporcie światowym, bo tak jak lekkomyślnie trójka prawników w Trybunale Arbitrażowym w Lozannie uznała, że te islandzkie protezy Oskara Pistoriusa to tylko wyrównują jego szanse jako biegacza, a nie stanowią dopingu technologicznego, no to oczywiście była totalna bzdura. Tak samo, no tutaj to jest jak gdyby proste wyjście. Jeżeli ktoś jest chory i musi stosować permanentnie leki, które stanowią niedozwolony środek antydopingowy, no to trudno, to ten sportowiec musi pójść do grona chorych, a nie startować w zawodach o medale, i to jest najprostsza sprawa. Tak samo w wypadku protez. Przecież sędziowie lekkoatletyczni nie są jak gdyby ekspertami, którzy ocenią, czy te protezy, na których startuje zawodnik, to jak gdyby są mniej, bardziej elastyczne, czy są buty 7-milowe, o co w tym wszystkim chodzi. No, powinna być prosta zasada. Długa walka była o to, chce pan startować w biegu, proszę okazać własne nogi. Pan okazuje protezy, przepraszamy bardzo, ale to nie w tej konkurencji. No, tymczasem no, doszło do tego, że no, skądinąd wspaniały, bardzo ambitny lekkoatleta, niemiecki Markus Rehm, który skacze właśnie z pomocą takiej elastycznej protezy, tak jak Pistorius odbija się właśnie, skacząc w dal, no, został uznany za jednego z 10 najlepszych sportowców pośród pełnosprawnych w Niemczech za bieżący rok. No, facet skoczył 8 40 centymetrów. No, to jest dużo lepiej od rekordu Polski pełnosprawnych zawodników i to jest wynik, który zapewnia na każdych igrzyskach medal olimpijski, niejednokrotnie złoty medal. To już jest sprawa chora po prostu, jeżeli trzeba cenić tych inwalidów, którzy z pomocą no, udogodnień technicznych mogą brać udział w sporcie wyczynowym, ale powinni jak gdyby być klasyfikowani osobno. Ale to też jest nowa, zupełnie nowa kategoria dopingowa, doping techniczny. No więc właśnie, ten doping techniczny, jest jakieś proste rozwiązanie na to? Czy to rzeczywiście pójdzie w tą stronę, że każdy z tych sportowców, który ma protezy, czy to będzie Oskar Pistorius, czy wspomniany przez pana tutaj Niemiec, będzie mógł startować z innymi lekkoatletami, nie niepełnosprawnymi? W którym kierunku to może zmierzać? Na pewno
jest niemożliwe, żeby to się na dalszą metę rozwinęło i żeby zawodnicy na tych elastycznych protezach startowali z zawodnikami pełnosprawnymi, no również ze względów praktycznych, bo wiadomo jak Pistorius startował w sztafecie, chociażby na Mistrzostwach Świata w Degu w 2011 roku, gdzie zresztą z jego udziałem sztafeta RPA zdobyła medal, ale no wtedy to przynajmniej uzgodniono z Pistoriusem, że on pobiegnie wyłącznie na pierwszym odcinku, bo gdyby pobiegł dalej, to tymi protezami to by skosił połowę swoich rywali przy wymianie pałeczki, więc to rodzi ogromnie skomplikowane problemy, więc myślę, że trzeba będzie po prostu powiedzieć tym niepełnosprawnym sportowcom, że cenimy was bardzo, możecie symbolicznie startować również w zawodach dla normalnych zawodników, ale nie być klasyfikowani i nie brać udziału w mistrzostwach. Przejdźmy jeszcze do tych afer takich czysto dopingowych, niezwiązanych z technicznym dopingiem, bo także niestety nie ominęły nas w tym roku, nas jako Polaków. Wpadka sztangistów braci Zielińskich na Rio 2016, chyba największa kompromitacja polskiego sportu na igrzyskach od lat. A może jednak Jarosław Morawiecki, słynny hokeista i Calgary 1988. Tak, i słynny barszczyk z krokietem, tak? No tak, no jakoś tak to nam się zdarzało, że my tutaj mówimy o Benach Johnsonach, mówimy o Lance Armstrongu, a właśnie zapominamy niestety, ale o kompromitacjach związanych z Polakami. Wspomniałem już o tym, że już wtedy, kiedy padły pierwsze kary za sterydy anaboliczne, no to negatywnymi bohaterami byli właśnie Polacy. Dyskoborg Adamuta Rosani i ciężarowiec Zbigniew Kaczmarek. No potem mieliśmy Jarosława Morawieckiego na Igrzyskach Olimpijskich 88 w Calgary, naszego hokeistę. Tą historię, bo to była ciekawa historia. No właśnie, został złapany na testosteronie, no i wtedy kierownictwo polskiej ekipy nie bardzo wiedziało, co powiedzieć, jak to wyjaśnić, więc próbowano to tłumaczyć, że zaproszony przez Polonię na symboliczne przyjęcie, został poczęstowany barszczykiem, do którego musiano coś tam dosypać, no i w związku z tym ten barszczyk to się do dzisiaj powtarza jako taka próba, jakkolwiek to nie jest tak, że zawsze to jest tylko wykręt, bo ja jestem przekonany, że nasz kajakarz Seroczyński, który no jak gdyby został skazany na 2 lata dyskwalifikacji po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, no bynajmniej sam nie brał klenbuterolu, natomiast ten klenbuterol mógł się znaleźć w jego organizmie, jako że w Chinach no na masową skalę klenbuterol służy do tuczu bydła i trzody chlewnej. I wcześniej przed Igrzyskami Niemcy mieli takie zaskakujące doświadczenie, bo całe grupy przedstawicieli różnych dyscyplin, które akurat trenowały w Chinach, zwłaszcza ping-pongiści, no, wpadli właśnie na dopingu klenbuterolowym. No i szybko to udowodniono, że po prostu to się wiązało z mięsem, które tam jedli. No i później, jeżeli w trybunale arbitrażowym usiądzie 3 arbitrów i znalazł jakieś tam mikrony, ślady tego klenbuterolu u naszego kajakarza, to twierdzili, że no akurat dlaczego u ciebie to się znalazło, u innych się nie znalazło, to ja bym wtedy zapytał, no dobrze, ale to proszę mi udowodnić, że na pewno, absolutnie cała pula mięsa w wiosce olimpijskiej nie miała najmniejszego śladu klenbuterolu, kiedy się to na co dzień spotykało w Chinach, to proszę mi dać dowód, że absolutnie czyste mięso było podane w wiosce olimpijskiej. Więc dlatego mówię, że tutaj pewne sprawy są no, niesłychanie względne, również jeśli chodzi o sprawy dopingu, to jest rzecz absolutnie skandaliczną, że każe się i słusznie zawodników zastosowanie dopingu, ale w tej chwili to jest, jak to nazywam, stąpanie dla sportowców po polu minowym, dlatego że no bardzo łatwo, niechcący, bezwiednie, bez własnej świadomości wprowadzić niedozwolony środek do swojego organizmu, oczywiście przede wszystkim przez odżywki. No, jak to się dzieje, że są karani, przez to tracą ogromne pieniądze sportowcy, u których znajdzie się
niedozwoloną substancję, która z kolei była po prostu zanieczyszczeniem odżywki, gdzie było napisane, że to jest wolne od środków dopingowych. I jeśli chodzi o producenta, to się go w ogóle nie ściga. No, a żadna policja, żadna prokuratura, to jest super skandal, a to przecież jest ogromny biznes w tej chwili. No to są ciężkie miliardy dolarów, to jest w tej chwili, mało kto sobie z tego zdaje sprawę, ale to jest największy przemysł sportowy. To są właśnie te wszystkie odżywki, jakie są produkowane na całym świecie. Oczywiście przede wszystkim dla kulturystów. Ale czas wreszcie, żeby, no między innymi w Stanach Zjednoczonych, bo to jest główny producent tych odżywek, żeby tam się FBI, żeby prokuratura zabrała za ściganie tych producentów, a nie żeby oni to rozprowadzali po całym świecie. Jeżeli mówimy o tych najnowszych przykładach polskich sportowców złapanych na dopingu, no to warto może jeszcze przypomnieć Kornelię Marek, teraz kubińską, która została zdyskwalifikowana na 2 lata. Może przypomnijmy też przypadek Justyny Kowalczyk, która 6 miesięcy musiała pauzować też od startów. No, groziła jej dużo dłuższa dyskwalifikacja. Justyna tutaj jak gdyby miała dużo szczęścia, no ale to też przekonała się, że rzeczą niesłychanie ryzykowną jest stosowanie odżywek. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że czołowi sportowcy świata od dawien dawna, zdający sobie sprawę, jak łatwo wpaść przypadkowo, niechcący na niedozwolonym środku dopingowym, że na przykład nie biorą w ogóle nawet szklanki wody od kogokolwiek poza osobą zaufaną. Na przykład nasz arcymistrz chodu sportowego Robert Korzeniowski, to jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju odżywki, wszelkiego rodzaju napoje, zarówno na zgrupowaniach treningowych, jak też na zawodach, przygotowywał sobie sam. Także on absolutnie nikomu nie ufał, nawet własnemu trenerowi, czy lekarzowi, czy fizjoterapeucie. Wszystko przygotowywał sam, sam o to dbał. Carl Lewis w latach 80. król lekkiej atletyki z kolei brał tylko te, powiedzmy sobie, jakieś środki wzmacniające, czy zwykłą wodę, z rąk własnej siostry, która mu to podawała, od nikogo innego. No więc ta sprawa wygląda tak jak wygląda, bo no, dopingu dzisiaj wpaść jest naprawdę bardzo łatwo, jeśli się zważy, że komisje antydopingowe mają o każdej porze doby prawo sprawdzić zawodnika. No i jeżeli jest sytuacja tego rodzaju, że jestem akurat na jakimś wielkim weselu, spożywam różne rzeczy, no to przypadkowo coś niedozwolonego może się znaleźć w moim organizmie, jak akurat przyjedzie komisja i mnie zbada, no to chociaż nie miałem świadomości, że wziąłem coś niedozwolonego, ale będę ukarany za doping. Mało tego, kiedyś, kiedy tak restrykcyjny system wprowadzono kontroli, żartem napisałem, że komisje są w zasadzie uprawnione do tego, żeby na przykład komuś przerwać noc poślubną i żądać, chociaż on jest w najbardziej gorącym momencie, żeby jednak gdzieś tutaj siusiał do próbówki albo żeby oddał krew. No okazało się, że ten mój żart to przemienił się kilkakrotnie w rzeczywistość. I tak to właśnie było w paru przypadkach, ale o wiele bardziej dramatycznych, bo był ten przypadek kolarza belgijskiego czy holenderskiego, któremu umierało świeżo narodzone dziecko i wezwano go do szpitala, żona go błagała i on chciał jechać natychmiast, a komisja na tym: nie, kochany, proszę tutaj nam jak gdyby siusiać. Więc on powiedział: moje dziecko i jego życie jest ważniejsze dla mnie od waszej kontroli. I kiedy nałożono karę dyskwalifikacji tego kolarza, to cały peleton zastrajkował, powiedział: my w takim razie nie jedziemy, to już jest przesada. No i komisja musiała się wycofać z tej kary. No na pewno komisja antydopingowania wycofa się z kary za braci Zielińskich, bo ten przypadek, jeszcze bym do niego wrócił, bo spójrzmy na dyscyplinę, w jakiej bracia Zielińscy startują, podnoszenie ciężaru. To jest Krzysztof Szeramiak. Dokładnie. I ta dyscyplina opiera się na odpowiednim stosowaniu różnych środków, więc może zapytajmy odważnie, czy to ma sens? Jeżeli mówimy o dopingu, czy podnoszenie ciężaru w ogóle ma sens jako dyscyplina sportowa w tym momencie? No to jest trafne pytanie, bo w tej dyscyplinie to jak gdyby zaczęło się dziać dokładnie to samo,
co w kulturystyce. Kulturystyka, nawiasem mówiąc, bodybuilding, bo znowu trzeba powrócić do wątku polskiego, bo jak gdyby ci, którzy założyli Międzynarodową Federację Kulturystyki, rozwinęli to jak gdyby jako dyscyplinę niesłychanie popularną, bracia Widerowie pochodzący z Polski, a rozwinęli to wszystko w Stanach Zjednoczonych, no to od początku to było z wykorzystaniem sterydów anabolicznych. No i kulturystyka stała się karykaturą sportu. No do tej pory najsławniejszy kulturysta w historii, Arnold Schwarzenegger, no to nie ukrywa, że jechał na sterydach, no ale wtedy też to było dozwolone, on się tym tłumaczy, no niemniej to nie jest dobry wzór dla młodzieży. No i co tutaj ukrywać? Podnoszenie ciężarów poszło dokładnie tym śladem, że jak gdyby realne możliwości organizmu ludzkiego już się dawno skończyły, no i dlatego bez tego sztucznego wzmacniania się nie ma mowy o kolejnych rekordach i czas między innymi położyć temu kres i podejść zupełnie inaczej do podnoszenia ciężarów, chociażby na Igrzyskach Olimpijskich. No, myślę, że tutaj w tym szaleństwie była jakaś metoda, że tylko z pomocą niedozwolonych środków dopingowych osiągano kolejne rekordy w podnoszeniu ciężarów, ale no, dalej już tego nie można ciągnąć, tym bardziej, że to jest szkodliwe dla zdrowia zawodników w ogromnym stopniu. Zadając takie pytanie, czy podnoszenie ciężarów ma sens, równie dobrze można zadać pytanie, czy to możliwe, żeby nie stosować dopingu we współczesnym świecie sportu? Może jest na tyle, na takim poziomie abstrakcji, ale spróbujmy może na nie odpowiedzieć. No tak, jeśli cały czas chcemy osiągać te lepsze wyniki, prawda? Pytanie to jest niesłychanie trudne, bo jak wiemy, to rozwija się jak gdyby nauka związana z dopingiem w sporcie no w dużo szybszym tempie niż to wszystko, co dotyczy badań antydopingowych, no co gorsza. Powstał olbrzymi problem z rozróżnianiem płci w sporcie. Doszło do tego, że największy ekspert w tej dziedzinie, jeden z profesorów amerykańskich, na konferencji 2 lata temu, to w końcu huknął pięścią w stół i powiedział, wiecie co, gdyby do mnie tu dzisiaj przyszedł dziennikarz bezpośrednio po naszej światowej konferencji i mnie zapytał, panie profesorze, to niech pan nam wreszcie jako autorytet numer jeden powie, jaki jest element decydujący o tym, że w sporcie coś odróżnia kobietę od mężczyzny. To ja bym musiał odpowiedzieć mu na to pytanie. Nie wiem. No więc doszło do tego, mamy dlatego Caster Semenię i tutaj znowu kolejna tak. Karykatura ze strony Sportowego Trybunału Arbitrażowego, bo nagle trójka prawników daje wolną rękę Caster Semenii, co do której no, najprawdziwsi eksperci wypowiedzieli się, że ona nie powinna tak, jak została narodzona, startować w zawodach kobiecych, a trzech prawników stwierdza, no dajemy nam 2 lata, żebyście to udowodnili, że ona rzeczywiście jest bardziej mężczyzną niż kobietą. No i Caster Semenia przez 2 lata hulaj dusza no, w tym wszystkim. Więc ja już nie mam słów jak gdyby do tego wszystkiego, co się dzieje na arenie sportowej, bo pamiętajmy, że tutaj z której strony by otworzyć jakiś rozdział, to wszędzie są same skandale. Mówiliśmy o tym państwowym systemie dopingowym w Rosji, ale przecież było tak, że Władimir Putin no, wykonał bardzo sprytny manewr, bo polecił dać wyjątkowo duże pieniądze ze strony rosyjskiej na Światową Agencję Antydopingową. Rezultat był taki, że kiedy jako pierwsza zawodniczka ze strony rosyjskiej zaczęła donosić, jaki to jest system dopingowy w Rosji, to była Daria Piszczalnikowa, dyskobolka, to oficjele WADA odsyłali jej donosy na biurko ministra sportu Mutki w Moskwie i w ogóle nie wyciągali żadnych konsekwencji, bo interesowały ich pieniądze od Putina. A teraz oni walczą z dopingiem w Rosji. No więc właśnie, ta walka z dopingiem, czy w ogóle jest możliwa, tak się zastanawiam przy tej całej naszej dyskusji o dopingu i czy warto zaostrzać przepisy antydopingowe, czy może wręcz przeciwnie, może powinniśmy pójść w drugą stronę i liberalizować i po prostu skończyć z tym, z tą jakąś ułudą, że ten sport jest w jakimś tam stopniu pozbawiony tego dopingu.
mojego punktu widzenia zawsze w tym wypadku jest najlepsze wyjście kompromisowe, to znaczy puszczenie tego na żywioł, żeby się mogli sportowcy dopingować jak chcą, to by doprowadziło do strasznych rzeczy. Z kolei no, w tej chwili system antydopingowy jest tak restrykcyjny, jak to się mówi, że ci biedni sportowcy nie mają życia. No, w dodatku bardzo łatwo wpaść na dopingu przypadkowo również na skutek podstępu czyjegoś, jakiegoś rywala, więc jest to sytuacja niesłychanie trudna. I jeszcze jeden element, który odgrywa ogromną rolę, mianowicie, żeby ta kontrola antydopingowa była skuteczna, trzeba wydawać na to coraz większe pieniądze. Na przykład takich pieniędzy nie ma na Jamajce i w Kenii. W związku z czym, no teraz świat odkrył, że ci Kenijczycy to od dawna się koksowali, tylko że tam nie było pieniędzy ani chęci, żeby kogoś kontrolować. I to samo było na Jamajce i nadal na Jamajce to jest. Więc jak się na to wszystko popatrzy od tej strony, no to też wiesz, większa część świata sportowego, można powiedzieć, że w ogóle nie jest kontrolowana od strony dopingowej. Zatem my tylko patrzymy na te kraje, które tak naprawdę mają mocny system antydopingowy, jak na przykład Niemcy. Nic dziwnego, że Hajo Seppelt, niemiecki dziennikarz, wyśledził te sprawy dopingowe w Rosji bardzo konsekwentnie, bo też Niemcom na tym ogromnie zależało, bo oni w pewnym momencie poczuli się największymi frajerami, że postępują najuczciwiej, wyczyścili z niedozwolonego dopingu cały swój sport, no i wciąż osiągali pokaźne sukcesy sportowe, ale gdzie tam na Igrzyskach Olimpijskich, to tam lądowali na 5., 6. miejscu, byle kto ich, można powiedzieć, wyprzedzał, startując bezkarnie na dopingu, dlatego im zależało na tym, żeby wreszcie, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosjan, cały ten proceder ukrócić. No ale mówię, no nie ma nadziei na to, że cały świat nagle zyskał aż tak ostrą kontrolę antydopingową jak Niemcy, bo cały świat nie ma na to pieniędzy. Jak to się tak będzie dalej rozwijało, to nikt nie będzie wiedział, na czym naprawdę stoi. Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A rozmawialiśmy dzisiaj o dopingu w sporcie. Myślę, że jeszcze moglibyśmy tak 3 kwadranse posiedzieć i porozmawiać. Ale myślę, że z panem Maciejem to nawet jest 2 godziny. Ale nie mamy aż tyle czasu. Myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze wracać. Za ostatnie 45 minut dziękuję. Marcin Nowak i Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia. Reklama. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kup telewizor Samsung 65 cali za 7999 zł i odbierz aż 1199 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Media Expert. Kochamy polskie święta, bo czy są z barszczem, czy z grzybową, gwarne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy, to są najpiękniejsze, bo wyjątkowe jak żadne inne. A w Lidlu na święta mamy to, co najlepsze, bo już teraz świeże filety z łososia tylko 4,69 za 100 gramów, 4,69, a świeży schab wieprzowy bez kości jedynie 9,79 za kilogram, 9,79. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy Bóg jest obecny w sztuce, która przeciwko niemu się buntuje? Zapraszam na świąteczną audycję Życie z duszą czy bez. Moim gościem będzie Tomasz Budzyński, wokalista m.in. zespołów Armia i 2TM23, poeta, artysta plastyk. Zapraszam, Filip Memches, niedziela, godzina 20.15. Autopromocja. Minęła 20. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
Premier Beata Szydło przyznała rentę specjalną żonie i synowi kierowcy, który zginął z rąk zamachowca. Wnioskował o to Witold Waszczykowski. Porwanie libijskiego samolotu zakończyło się bez ofiar. Napastnicy się poddali. Zmiany w dowództwie operacyjnym. O szczegółach już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Premier Beata Szydło przyznała rentę specjalną żonie i synowi polskiego kierowcy, który zginął w Berlinie z rąk zamachowca. Rodzina bohaterskiego kierowcy otrzyma ją po świętach, napisała na Twitterze szefowa rządu. O przyznanie renty zwrócił się do premier Szydło minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec w Warszawie, powiedziała rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Joanna Wajda. Minister Waszczykowski włożył wyrazy najgłębszego współczucia, łącząc się w bólu z rodzinami ofiar poszkodowanymi i całym społeczeństwem niemieckim. I minister przyznał, że ta tragedia dotknęła w szczególny sposób także Polaków, gdyż pośród ofiar znalazł się nasz rodak brutalnie zamordowany przez sprawców zamachu. I szef polskiej dyplomacji stanowczo potępił ten akt terroru i przemocy i zapewnił o naszej solidarności i woli współpracy w celu wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. Za pośrednictwem serwisu internetowego GoFundMe dla rodziny Polaka zebrano dotąd prawie 120 tysięcy funtów. Zbiórkę zainicjował brytyjski kierowca tirów. 37-letni Łukasz Urban został zamordowany przez terrorystę, który przeprowadził w poniedziałek atak w Berlinie. Zamachowiec ukradł ciężarówkę polskiego kierowcy, a następnie wjechał w nią w tłum zgromadzony na jarmarku bożonarodzeniowym. Terrorysta zastrzelił polskiego kierowcę, który próbował powstrzymać go przed wjechaniem w tłum. W sumie zginęło 12 osób, a około 150 zostało rannych. Według niemieckiej gazety Der Spiegel zabici to 6 mężczyzn, 5 Niemców i polski kierowca ciężarówki oraz 3 Niemki, Czeszka, Włoszka i obywatelka Izraela. Spośród 14 osób, które doznały w zamachu bardzo ciężkich obrażeń, kilka nadal jest w stanie zagrożenia życia. Szczęśliwie zakończyło się porwanie samolotu libijskich linii lotniczych. Maszyna wylądowała na Malcie, a po kilku godzinach negocjacji napastnicy się poddali. Porywaczami okazali się zwolennicy byłego libijskiego przywódcy Muammar Kaddafiego. Airbus A320 należący do libijskiego narodowego przewoźnika linii Afrikija Airways wystartował rano z miejscowości Saba w Libii i miał lecieć do stolicy kraju Trypolisu. Na pokładzie znalazło się jednak dwóch porywaczy, którzy zagrozili użyciem ręcznego granatu i maszyna została przekierowana na Maltę. Na pokładzie samolotu było 118 osób. Po kilku godzinach negocjacji porywacze uwalniali kolejno pasażerów oraz załogę i poddali się. Znaleziono przy nich ręczny granat i pistolet. The armed forces of Malta are currently conducting... Nasze wojsko przeszukało samolot i znalazło drugi pistolet. Dwóch porywaczy aresztowano i są oni przesłuchiwani. And interrogations are ongoing. Relacjonował premier Malty Joseph Muscat. To właśnie on na Twitterze informował o przebiegu negocjacji z porywaczami. Motywy działania sprawców nie są jasne. Chwilę przed aresztowaniem z samolotu wyszedł jeden z napastników z zieloną flagą z czasów władzy Muammara Kaddafiego w Libii. Jeden z porywaczy miał twierdzić, że jest zwolennikiem Kaddafiego, inny, że chciano w ten sposób zamanifestować powstanie nowej partii politycznej kojarzonej z Kaddafim, Al-Fateh al-Jadid. Według libijskich władz porywacze to 20-parolatko z jednego z plemion z południa kraju. Okazało się też, że ich broń to repliki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zmiany w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, obecny dowódca tej struktury, generał Marek Tomaszewski, pożegna się ze stanowiskiem z końcem roku. Wtedy też kończy się 3-letnia kadencja oficera. Dowództwem operacyjnym ma pokierować od stycznia generał Sławomir Wojciechowski, obecny zastępca dowódcy. Decyzję o zmianie na stanowisku kierowniczym w dowództwie operacyjnym podjął w połowie tygodnia minister Antoni Macierewicz. Z naszych ustaleń wynika, że obaj generałowie wiedzą o postanowieniu szefa MON, a formalnie nowy dowódca operacyjny, generał Sławomir Wojciechowski, będzie mógł objąć stanowisko po wyznaczeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę z kontrasygnatą premier Beaty Szydło. Tak przewiduje bowiem konstytucja. Na chwilę obecną prezydent decyzji w tej sprawie nie podjął. Będzie to kolejna w ostatnim czasie zmiana w strukturach dowódczych armii. Tydzień temu rezygnację z funkcji dowódcy generalnego złożył generał Mirosław Różański. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 150 osób skorzystało z wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez punkt charytatywny przy Jasnej Górze. Były to głównie osoby bezdomne i samotne. Julia Kwiatkowska jest na wigiliach od początku istnienia punktu.
Jestem osobą samotną, nie mam rodziny w Częstochowie, także ta Wigilia bym była zmuszona spędzać ją sama. Ale to jest bardzo przykre, jak człowiek zostaje sam w mieszkaniu. Także przyjście tutaj daje mi wiele radości. Śpiewamy kolędy, łamiemy się opłatkiem, później jest poczęstunek i człowiek taki wychodzi lżejszy i zadowolony, radosny. Z ludźmi trzeba być. Spotkania wigilijne dla bezdomnych są też organizowane w innych miejscach w Częstochowie. Prognoza pogody. W nocy duże zachmurzenie, na wschodzie, północnym zachodzie i północy Polski miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, lokalnie możliwe opady marznące i mrzawki powodujące i gołoleć. W centrum i na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie przez około minus 1 w centrum do plus 2 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz północy umiarkowany i dość silny, porywisty południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wojtek Ireneusz z Saturna polecaj. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Teraz w MediaMarkt. 60-calowy telewizor Samsung Smart TV z wbudowanym Wi-Fi za jedyne 3499 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. To była reklama. To Polskie Radio 24, Mateusz Drozda. Dobry wieczór, witam Państwa. Julia Przyłębska została mianowana przez prezydenta Andrzeja Dudę prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ogłaszając nominację, prezydent poprosił o to, by sędzia poprawiła wizerunek Trybunału, a sędziowie Trybunału skupili się na pracy. Czy to mianowanie uspokoi atmosferę wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też będzie początkiem nowej batalii o Trybunał? O Trybunale właśnie porozmawiamy w Polskim Radiu 24 już za kilka minut, dosłownie po godzinie 20.30. Tradycyjnie na naszej antenie Świat w powiększeniu. Piątek, dziś 23 dzień grudnia, prawie 8 minut po godzinie 20. Polskie Radio 24. Jest z nami dr Mariusz Sulkowski, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziś kanclerz Angela Merkel podziękowała włoskim funkcjonariuszom za sprawne przeprowadzenie akcji, w której to zginął zamachowiec z Berlina, oraz złożyła rodzinom ofiar kondolencje. Powiedziała również, że Niemcy wyciągną wnioski z zamachu, jaki wydarzył się w poniedziałek w Berlinie. Amri, który przybył do Niemiec w lipcu 2015 roku, miał bowiem zostać przez niemieckie służby wydalony z kraju, co się jednak nie stało. Panie doktorze, jakie to będą wnioski? Doraźne wnioski, czy przemianowanie i przeprogramowanie swojej polityki wobec uchodźców i nie tylko? No, pytanie jest dobre, tylko obawiam się, że ja nie znam odpowiedzi na nie, ponieważ było już wiadomo od długiego czasu, że tego typu polityka migracyjna będzie wiązała się z bardzo dużym ryzykiem dla niemieckich obywateli, zresztą nie tylko dla niemieckich obywateli. Podkreślono, że ten niekontrolowany napływ ponad miliona osób w konsekwencji będzie musiał przynieść takie skutki, że wcześniej czy później taki atak terrorystyczny będzie. Przecież i o tym też wiadomo. Nie wiemy tylko, ile takich ataków zostało udorobnionych. Natomiast wiemy, że mieliśmy w lipcu różnego typu serię takich ataków, mieliśmy teraz i wiemy, że to nie jest także ostatni. Przed nami kolejne, niestety, w całej Europie Zachodniej de facto. W Niemczech, we Francji i być może w kolejnych państwach. Proszę zwrócić na drobny szczegół. Ten człowiek dostał nakaz ekstradycji w czerwcu. Minęło pół roku, on wciąż był w Niemczech. A o czym to może świadczyć? O słabości? Kogo słabości? Klasy rządzącej. Ale także chyba wydaje mi się, że tutaj można by powiedzieć chyba też Europy jako takiej, która nie ma świadomości, przed jakimi wyzwaniami w tym momencie stoi.
To znaczy, na ulicach państw Europy Zachodniej w tym momencie trwa propaganda związana na przykład z werbunkiem do państwa islamskiego, chociaż teraz już ukrócona, ale chociażby też z głoszeniem szariatu. I nikt nie reaguje na tego typu sytuacje, kiedy ktoś nawołuje do szariatu, czyli do systemu, który jest zupełnie sprzeczny z europejskimi normami, powołując się na co? Na obronę wolności słowa. To pytanie jest, jak długo możemy tolerować taką sytuację? A w tym samym czasie w Stambule 3 dni temu zakazano śpiewać kolęd bożonarodzeniowych. Tutaj możemy głosić szariat, a tam nie możemy śpiewać kolęd. Coś jest nie tak. Trochę późno na takie regulacje i na takie zastanawianie się, co możemy zrobić. Trzeba było to zrobić wcześniej. Kanclerz Angela Merkel mogła zrobić co nieco więcej wcześniej. Teraz czuję, że to nie jest dobry moment i powinna zrewidować swoją politykę, przeprosić być może społeczeństwo niemieckie, jak pan myśli? Przeprosić, na pewno, zrewidować, na pewno, tylko że mleko już się wylało. To znaczy, że ta spirala nienawiści, która została nakręcona, ten mechanizm cały czas tyka. To jest swoiste takie perpetuum mobile nienawiści. Statystyka. W 2013 roku dokonano 69 ataków na ośrodki dla uchodźców. Każdego roku to wzrastało i w tym roku, kończącym się 2016, było takich ataków już ponad 1000. Jakieś tam głupoty. Po tego typu zamachach szariatu, osratu, będzie oczywiście odpowiedź radykalnej prawicy, czy pseudoprawicy, neonazistów, które rosną cały czas siłę. I to znowu będzie napędzało radykalizm muzułmański. I kto teraz przerwie tą spiralę nienawiści? Obawiam się, że poszczególne prawa, działania ze strony rządu niemieckiego będą dalece niewystarczające. Obawiam się, że tej spirali nienawiści łatwo nie będzie można zatrzymać. Ale kanclerz Merkel, jako wytrawny polityk, powinna te spirale nienawiści choćby przewidzieć wcześniej, prawda? Jak również ataki, które my mówimy, byliśmy przygotowani, że wcześniej czy później do takich ataków dojdzie. No czy pewnie, Berlinie, no to w Brukseli, w Paryżu, świat jest wielki, jak nie tu, to tam, jak nie teraz, to potem. Od polityka, który taką piastuje funkcję, aby coś zrobił wcześniej, a nie dopiero po tym owym rozlanym przysłowiowym mleku. To no, jest na pewno można było oczekiwać, natomiast wydaje mi się, że gdzieś u źródła tylko, tego problemu jest... po prostu jest, nie bezkrytyczny, tylko człowiek nie rozumiał, że to może Niemcy być też, właśnie w związku z swoją historią, najprawdopodobniej obawiały się reakcji nie były te świata czasy i na zamknięcie tegoś, niemieckich granic. Czegoś takiego nie było. Znaczy, to było wysoce niepoprawnie było, polityczne. No, w ogóle dobrą były. Miną. Stwierdzono, że puścimy ich, chociaż jest zupełnie niekontrolowany napływ. Dopiero jak się coś stanie, to my to spróbujemy to odkręcić. No i stało się, tylko że teraz tego odkręcić już się w tym momencie nie da. A przynajmniej nie będzie to łatwe. A co ty wiesz, co jeszcze będzie? Ofiary tej decyzji. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Mariusz Sulkowski, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. 13 minut po godzinie 20 wracamy do kraju. Jest z nami profesor Bogusław Banasz, konstytucjonalista, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu. Julia Przyłębska została mianowana przez prezydenta Andrzeja Dudę prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Co znaczy to mianowanie, panie profesorze? A pytanie proste, czy Trybunał w końcu zacznie działać normalnie? Z deklaracji nowej pani prezes wynika, że będzie działał normalnie, chociażby świadczy o tym to, że pani prezes od razu dopuściła do orzekania trzech sędziów, którzy przez cały rok, mimo że zostali wybrani przez Sejm, mimo że zostali zaprzysiężeni przez prezydenta, w zasadzie nie orzekali, czyli nie wypełniali obowiązków sędziowskich. Jest z nami również pani profesor Genowefa Grabowska z Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry pani wieczór, pani profesor. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Witamy serdecznie. I to samo pytanie, pani profesor. Czy Trybunał zacznie funkcjonować normalnie? Mamy w pamięci głosy, które mówią, sędzia Przyłębska została wybrana niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją. No ja bym chciała być, którzy tak mówią, wskazali przepis konstytucji, który rzekomo świadczy o tym, iż została wybrana wbrew konstytucji. Nie, to nieprawda. Prezydent miał prawo powołać pełniącego obowiązki, bo rozumiem, że o ten moment w kreowaniu nowego składu i obsady administracyjnej
chodzi, ponieważ jeżeli prezydent ma prawo konstytucyjne powołania prezesa Trybunału, to tym bardziej ma prawo powołania zastępcy na moment, kiedy prezesa nie ma. To jest stara łacińska zasada, którą w języku polskim wyrażamy taką paremią, że komu wolno więcej, temu wolno mniej. Co do tego tutaj sporu być nie powinno, bo to wie prawnik z pierwszego roku Wydziału Prawa. Więc ja nie widzę tu absolutnie złamania konstytucji. To są takie głosy pochodzące ze strony polityków. Politykom trzeba wybaczać, niekoniecznie muszą znać prawo. Więc tym bym się nie przejmowała. Natomiast to pytanie pana redaktora, czy w tej chwili Trybunał będzie działał, jak będzie działał, wynika chyba z takiego oczekiwania społecznego, iż wszyscy jesteśmy zmęczeni tym nieustannym konfliktem, przeciąganiem linii, niemiłymi gestami i ze strony Trybunału także. Tak, że w tej chwili chyba wszyscy już mamy dość tego sporu. Społeczeństwo nie bardzo zresztą rozumie ten spór ciągnący się i wydaje mi się, że w tej chwili, kiedy mamy wątpowany stan prawny, kiedy nie mamy zakwestionowanych ustaw, które regulują organizację Trybunału, które mówią o statusie sędziów, w tej chwili wszystko powinno działać. Ja prywatnie jeszcze powiem tak, że tam, gdzie kobieta zaczyna robić porządki, tam na ogół one są skuteczne, tam na ogół one są robione w sposób racjonalny i nie ma konfliktów przy tego typu czynnościach. Więc myślę, że nowa pani prezes da sobie doskonale radę, tylko nie przeszkadzajmy jej. Pozwólmy pracować i jej, i sędziom. Sędziowie Trybunału też, jak sądzę, są zmęczeni tym rocznym konfliktem, faktem, że nie mogli orzekać, że praca leży, że czekają sprawy i przypuszczam, że z przyjemnością wezmą się do pracy, ale do spokojnej pracy. Stąd im mniej w tej chwili hałasu wokół Trybunału, tym dla Trybunału i dla sędziów lepiej. Sędziowie są mądrymi ludźmi, zdadzą sobie radę i z wewnętrzną organizacją Trybunału i z rozdziałem pomieszczeń, pokoju z całą pewnością nie potrzebują do tego, jak sądzę, ani prasy, ani polityków. Ja mam właśnie taki przedświąteczny apel. Pozwólmy Trybunałowi pracować. Sędzia Stanisław Biernat, zastępca byłego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, mówi tak. To ja według konstytucji po zakończonej kadencji Rzeplińskiego powinienem przejąć obowiązki prezesa. Uznajemy wybór Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Było to zgodne z obowiązującą ustawą, ale znów niezgodne z konstytucją. Jak komentować, panie profesorze, te słowa Stanisława Biernata? Można powiedzieć w ten sposób, że gdybyśmy tak założyli, że zastępca może pełnić przez jakiś tam czas funkcję, znaczy do końca swojej kadencji, bo rozumiem, że tak pan prezes Biernat to rozstrzygał, może pełnić funkcję prezesa, no to wtedy na przykład nie powoływalibyśmy nowego rzecznika praw obywatelskich, tylko jego funkcję powinien pełnić zastępca rzecznika praw obywatelskich. I tak dalej. To można byłoby tak nieskończoność, prawda? Kiedy nie ma marszałka, kiedy na przykład marszałek zrezygnuje, bądź coś się stanie z marszałkiem, nie powołujemy do końca kadencji Sejmu marszałka, tylko mamy zastępcę. I to by tak mniej więcej wyglądało. Ja bym tu dodała, jeśli można, że... Pani profesor Grabowska, proszę bardzo. Że w sytuacji, kiedy mamy normalną kadencję prezesa i prezes Trybunału zachoruje, wyjedzie, wtedy uruchamia wiceprzewodniczącego, ale kiedy nie ma prezesa, to po prostu wiceprzewodniczący go nie zastępuje, nie wchodzi w funkcję prezesa. Takiej kompetencji nie daje mu konstytucja, nie dawała mu nigdy takiej kompetencji ustawa. Więc fakt, że wymienia się tylko w konstytucji funkcję prezesa i wiceprezesa, to z tytułu tej wymiany stanowiska w konstytucji nie można wyciągać wniosku, że się ma kompetencje wykraczające poza kadencję prezesa. Prezes odchodzi, ma przyjść nowy prezes, tak jak to już wcześniej było powiedziane. Więc tutaj taka próba znów wskazania, że to ja powinienem, no wynika jest konsekwencją jeszcze tych starych, niedobrych emocji. Ja bym się na tym nie koncentrowała, skoncentrowałabym się raczej na tym, iż skład cały
sędziowski chce współpracować i będzie pracować. Ale skład sędziowski nie jest podzielony, nie był podzielony, nie będzie podzielony. Są ci starzy sędziowie, sędziowie dublerzy, jak niektórzy mówią o kolejnych sędziach, nowi sędziowie, czy będą mogli współpracować, mówić jednym głosem pod przewodnictwem nowej pani prezes? Jestem przekonana, że tak, składy sędziowskie będzie wyznaczała pani prezes do konkretnych spraw, stosując ustawę, która w tej materii jej pomaga. Natomiast ci, którzy orzekają za stołem sędziowskim, będą w swoich składach pochylali się nad konkretnymi sprawami. Tam nie ma miejsca na antypatię, tam jest miejsce raczej na wskazanie kompetencji, na wiedzą, wykazano się taką empatią wobec osób, których sprawy są rozpatrywane. Więc nie sądzę, żeby w ramach tegoż orzekającego składu pojawiały się takie konflikty. Być może politycy chcieliby ten spór ciągnąć, ale to naprawdę nie ma sensu. Spór wygasa. Zresztą takie spory są w wielu państwach, pojawiają się. Taki spór trwa przecież w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, kiedy nie można wyznaczyć jeszcze 9. sędziego Sądu Najwyższego od lutego zeszłego roku, tego roku, więc 2016. Więc takie sprawy sporne i takie konflikty bywają w wielu państwach, tylko nie wszędzie. Te konflikty są ubrane na sztandar sporu wewnątrzpaństwowego o reperkusjach międzynarodowych. Niektórzy potrafią to załatwiać wewnątrz państwa skutecznie. Profesor Bogusław Banaszak, czy widzi pan, panie profesorze, te paralele między sporami choćby za granicami Polski i tymi naszymi sporami wokół Trybunału Konstytucyjnego i czy one faktycznie już teraz wygasną? Wielu wiązało wygaśnięcie tych sporów z odejściem prezesa Rzeplińskiego. To się już stało, więc czy ci wszyscy będą usatysfakcjonowani? Ja myślę, że nowa pani prezes wyraźnie powiedziała, że Trybunał od nowego roku bierze się po prostu do pracy. I teraz pytał pan, jak to jest można w sprawie porównawczym, czy w sytuacji porównawczej z innymi państwami. To powiem tak, że w apogeum konfliktu w marcu tego roku, w konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Wenecka wyraźnie stwierdziła, że nie można dzielić sędziów na starych, nowych i tak dalej. I powiedziała tak, że sędzia powinien, bo to by oznaczało, że sędzia nie jest niezawisły. Prawda? Jak on będzie stary, nowy, ja wiem, wybrany, to straci niezawisłość. I też komisja wyraźnie powiedziała, że kiedy sędzia chciałby być w jakikolwiek sposób wdzięczny tym, kto ich wybrali, no to przestaje być także niezawisły. A teraz jaka jest sytuacja bardzo blisko u nas, za granicą, w Słowacji? Jest bardzo podobna sytuacja. Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego i na pięciu prezydent powołał dotychczas zaledwie dwóch z tych wybranych pięciu. O czym ja nie wiem, jakoś mało się mówi i tak dalej. Jakoś Trybunał Słowacki funkcjonuje i nie ma tam aż tak rozgrzanych sporów wokół tego. Pani profesor mówiła o każdym studencie prawa pierwszego roku, że rozumie te niuanse i nie da się zwieść. Natomiast tak się zastanawiam, bo czytam oświadczenie prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, który mówił tak z ciężkim sercem, ale muszę przyznać, że będę w swojej pracy ignorować te wyroki Trybunału, które zostaną wydane w składzie sprzecznym z ustawą zasadniczą oraz dotychczasowym orzecznictwem Sądu Konstytucyjnego. Później prezes Krystian Markiewicz sprostował tę swoją wypowiedź, ponoć była ona nieautoryzowana w Dzienniku Gazecie Prawnej i myślę, czy prezesa poniosły prawnika wykształconego, poniosły emocje, to się może zdarzać. Prawnicy nie mówią również jednym głosem w kwestii sporu, który, jak mamy nadzieję, dobiega końca. Przepraszam. Profesor Grabowski. Więc ja bym tutaj te słowa pana profesora Markiewicza, którego znam z Wydziału Prawa w Katowicach, uważam go za dobrego prawnika, bym jednak interpretowała, jak to bym powiedziała, bez głębszej refleksji. Nie można negować ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, bo jeżeli byśmy to robili, powtarzając ich treść, powtarzając ich moc wiążącą, to wpadamy w pułapkę nierespektowania konstytucji, która poważnie stwierdza, że to są orzeczenia ostateczne i nawet przy wadliwym składzie orzekającym
co zdarzało się do tej pory w praktyce Trybunału, nie było możliwości, by to orzeczenie poddać kontroli. Do roku 1997 istniała taka możliwość. Można było się przyjrzeć orzeczeniu, także z proceduralnej strony, ewentualnie kwestionować jego stabilność. W tej chwili takiej możliwości nie ma. Ale to jest tylko jeden aspekt tej sprawy. Drugi jest chyba groźniejszy. To jest takie wskazanie czy wezwanie sędziów: wy się przyglądajcie tym orzeczeniom i wy sami decydujcie, co macie stosować. Otóż po pierwsze, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są adresowane bezpośrednio do sędziów, tylko do władzy, przecież ustawodawczej. To jeżeli akt prawny jest zapisy i Trybunał to wskazuje, to nie to tylko trzeba było tam włączyć, to jak widzicie. Ona powinna to czynić. Sędziowie tylko pośrednio mogą się do tego odnosić, a i to przecież sędziowie orzekają wedle prawa, a źródła prawa, artykuł 87 Konstytucji wyraźnie wskazuje, na czym mają się opierać, wydając wyroki. Oczywiście bywa tak, że zmieniony akt prawny powoduje na przykład korzyści dla obywatela, przynosi inną interpretację obowiązującej ustawy. Wtedy nie wyobrażam sobie, żeby sędzia powiedział, a mnie się to nie podoba, bo został ten wyrok wydany, załóżmy, w taki sposób, którego ja nie respektuję. Ja pamiętam taki dobry dla wielu Polaków wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował takie wstrzymanie przez władzę wykonawczą możliwości jednoczesnego pobierania emerytury i pracowania. Pracownik musiał się albo zwolnić z etatu i na drugi dzień zatrudnić, żeby tę emeryturę pobierać. Trybunał uznał, że to jest niekonstytucyjne, głównie zgodnie z artykułem 2, czyli z rządami prawa, ale to mniejsze. I gdyby taki wyrok sędziowie kwestionowali, uważając, on jest w złym składzie wydany, my go nie będziemy respektować, to narażają się przecież na niezadowolenie ogromnej liczby Polaków, którzy byliby tym pokrzywdzeni. Więc każdy wyrok też gdzieś w podtekście ma określone korzyści dla jednostek. Stąd sędzia nie może zdecydować, za niego zadecydował Trybunał i ten wyrok jest związany. Profesor Bogusław Panaszak, poproszę jeszcze o komentarz. Właśnie dodając tego, co pani profesor powiedziała, mogę powiedzieć tak, że każdy z państwa, każdy z naszych słuchaczy może za moment wziąć do rękę Konstytucji i przeczytać artykuł 8. Ustęp 2 mówi tak, że Konstytucja może być stosowana bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej. I mamy artykuł 190, ustęp 1 Konstytucji, który mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Sędziowie zgodnie z Konstytucją podlegają tylko Konstytucji i ustawom, co oznacza, że oni mogą wtedy zastosować Konstytucję, kiedy nie ma orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które już jak gdyby za nich sprawę rozstrzygnęło. Jeśli zaś jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to sędzia, który ma stosować Konstytucję, musi zobaczyć artykuł 8, ustęp 2 Konstytucji, który mówi wyraźnie, że można stosować Konstytucję bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej. A Konstytucja w 190 stanowi inaczej, bo mówi, że orzeczenia Trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Profesor Bogusław Banaszek, konstytucjonalista, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę w Polskim Radiu 24 i pani profesor Genowefa Grabowska z Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Również się dziękuję. Dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy, Julia Przyłębska została mianowana przez prezydenta Andrzeja Duda prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ogłaszając nominację, prezydent poprosił, by sędzia poprawiła wizerunek Trybunału, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego skupili się na pracy. Czy to mianowanie uspokoi atmosferę wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też będzie początkiem nowej batalii o Trybunał na ten temat? Może to i dobry pomysł, bo ona dawno nie pracuje, ale ona miała tam 20:30. Ogłoszenie społeczne.
Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. No, ona miała w ogóle taki tam do tej firmy przychodził. Więc soboty, jak już pieniądze, w pracy, to podpiszesz, on Moskwie studiował na wiolonczeli w konserwatorium w Moskwie. I przychodzi taki Pawełek się nazywa, ale on taki jakiś listnik miał jak, i tam grał na wiolonczeli czy na skrzypcach, ja już nie pamiętam. I on tam ćwiczył to. A ja myślę, czy ty nienormalny, czy nie masz dzieci? Minęła 20:30, południa Łukawska, zapraszam. Policja znalazła telefon komórkowy należący zapewne do Enisam Ringo, domniemanego sprawcy poniedziałkowego zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, poinformował niemiecki tygodnik Der Spiegel. Na telefon marki HTC trafiono podczas przeszukiwania użytej w tym ataku ciężarówki. Specjaliści z dziedziny techniki kryminalistycznej prowadzą obecnie intensywne badania zawartych w nim danych, podał Der Spiegel, powołując się na źródła we władzach bezpieczeństwa. Według gazety telefon komórkowy polski